Dzień dobry moi drodzy, ja nazywam się Tomasz Ziołowy i rozpoczynamy naszego Overwatcha. BUM! Wiem, że wszyscy czekacie, aż ten overek rozpocznie się jakkolwiek inaczej, ale się tak nie wydarzy, bo BUM! Jest bardzo wesołym rozpoczęciem. Dzień dobry. Chodzi za mną godzinny Overwatch znowu, żeby zrobić, bo mi się bardzo podobał ten patent oglądania starych Overwatchy i w ogóle, bo na grupie nie ma aż tylu memów, żeby przed godziną je przeglądać, chyba żebyśmy zrobili takiego pół na pół. No to chodzi za mną, więc co możemy zrobić, żeby go uzyskać? Nie mam pojęcia zupełnie, ale tak trochę hajpuję, więc w przyszłym tygodniu sobie przejrzę wasze prace na grupie i jak będą wyjątkowo miłe i cukierkowe i kolorowe, to wtedy tak. Ale hajpuję, bo za mną chodzi. Znaczy potem będzie głupio, jak jednak mi się nie będzie chciało, ale będzie musiało się zachcieć w takim razie i to jest dobra rzecz. Dobra rzecz to również dobre bonusy, które możemy dostać do dobrej gry. Takiej na przykład jak World of Tanks. Jeżeli ktoś jakimś cudem przez ostatnie lata żył pod kamieniem i nie wie, czym jest World of Tanks, to jest to oczywiście gra multiplayer, w którym gracze stają naprzeciwko siebie w dwóch drużynach i siadając za sterami potężnych czołgów walczą o supremację na jednej z wielu dostępnych map. Gra jest bardzo dynamiczna, ciągle rozwijana i posiada wiele drzewek, czołgów, także tych sprzętów, pojazdów naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. Żeby oddać to dokładnie, możecie zostać dowódcą jednej z ponad 500 maszyn. Do wyboru mamy czołgi lekkie, średnie, ciężkie, niszczyciele oraz działa samobieżne, a we wszystkim bierze udział wiele stron konfliktu. ZSRR, Niemcy, USA, Francja, Wielka Brytania, Czechosłowacja, Chiny, Japonia, Szwecja, Włochy, no i oczywiście Polska. Kochani, jeżeli zarejestrujecie się z linku w opisie, do czego serdecznie zachęcam, i użyjecie kodu TANKTASTIC, to otrzymacie sowiecki czołg premium T-127, konto premium na 7 dni oraz 500 sztuk złota. Kod ważny jest dla nowych graczy. Mieć 500 sztuk złota, a nie mieć to razem 1000, także matematyka podpowiada nam, że bardzo się opłaca, dlatego koniecznie wejdź w link w opisie, zarejestruj się i do zobaczenia na polu bitwy. A my w tej sekundzie zobaczymy się na polu memów. Pole memów brzmi dziwnie. Ale chciałem nawiązać, jestem prowadzącym. Prowadzący tak robią, nie? Fame MMA oczywiście będzie w dużych ilościach dzisiaj najprawdopodobniej, także zobaczmy. Ale widzę, że nie tylko. Kiedy z kolegą oceniacie przechodzące dziewczyny? No tak nawet całkiem w porządku. Memik, nie jakiś turbo chiciorek, ale taki w porządku. Memy z jabłkami z Minecrafta. Mój Boże, za mało gram w Minecrafta, żeby to znać. Chodzi o to, ile muszą się uleczyć. A, że tu zwykłym, tutaj ten, a tu, że bardzo. Okej. Widzę, że tutaj też nie wszyscy rozumieją. Warto grać w Minecrafta, żeby na przykład wiedzieć takie rzeczy. To jest jak, słuchajcie, jak właśnie pytacie rodziców, a po co mi biologia, to oni mówią, że a, może kiedyś ci się przyda. To tak samo Minecraft się może przydać do takich memów. Telefon upada, ja proszę tylko nie być uszkodzony, telefon. No stara się robić dobrą minę do złej gry. Swoją drogą, tak szkoda Mini Majka. Mój Boże, jak mi było szkoda Mini Majka, jak oglądałem tę walkę. I tu nie chodzi o bycie lub nie bycie fanem Freeza i ekipy. To, co było bardzo smutne w oglądaniu tej walki, to, że ona zostawiła po sobie takie wrażenie, że ciężka praca i faktyczne umiejętności przegrały z predyspozycjami genetycznymi i to jest cholernie przykre do oglądania, bo Majki jest gościem, który tam waży 40 kg, on u warszawskich koksów ponad 8 dych na ławeczce płaskiej podniósł. Widać po jego budowie, że ćwiczył, widać po prostu próbach, strategiach, wszystkim, co tam podnosił, że bardzo dużo ćwiczył, a no Kurwil, no z całym szacunkiem, no nie, było to jakoś na swój sposób po prostu przykre. Minecraft Fortnite. To bardzo dobry memik, pozdrawiamy Bartka. Mama 6-letni, a kiedy musisz wypić syropek, którego nie lubisz, o nie. I ten kokt zajmujący 2/3 kadru. Swoją drogą, jeżeli jeszcze nie wiedzieliście, to graliśmy w hardkorową jęgę z hardkorowym koksem, także kliknij tutaj i obejrzyj gorąco, bo przegenialny odcinek. No i oczywiście gorąco zapraszam też do sprawdzenia otwartych kart rozmowy, bo z tego dokładnie pochodzi ten kadr i no nie wiem, czy... Ja... Głupio mi sobie przypominać, co tam wydarzyło się dalej, bo było bardzo... Po prostu obejrzyj. Link masz tutaj w karcie. Kiedy widzisz 12-latka, który bije drugiego, krzycząc je Fortnite, not B. O nie, nie wolno tak robić. Kiedy przychodzisz już drugi raz do LNB, rozwalasz pół studia, bierzesz cały ostry sos i opowiadasz tym, jak ujebać się wudą, oni dalej nie chcą robić z tobą memu. Bardzo dobry memik. I to jest dramat tego człowieka. Wielkie brawa dla niego. Poproszę i zapraszam, żebyście sobie sprawdzili. Wygląda, jakby sięgał po miecz, żeby zabić kulę, i właśnie zdał sobie sprawę, że zapomniał go założyć. Jakie dobre, mój Boże. Historyk jest tak zajebisty, że nie nadaje się na memy. Coś w tym jest.
kto to jest Michał. Boże, Michał, Michał, Boże. Poproszę wykonać defenestrację na tym człowieku. Kiedy oglądasz mecz tenisa na żywo? O nie, to tak faktycznie zrobił taką minę, czy przerobione? Dziwne. Zawsze jak ktoś ma zaza rozbieżnego, to jest coś, co powoduje, że wzdrygam się. To nie, to... Oj, to tak dziwnie wygląda po prostu. Kiedy przecież pod memem usuń, twórca go usuwa. Pan Pawłowski, najlepszy prowadzący, chciałem dodać. I mamy this girl, this is she now. This is her. Może she? Filol, aż zacząłem się zastanawiać. Irenę Sendlerową został w spokoju. Myślę, że pani Irena, której w 2007 roku został przyznany Order Uśmiechu, rozumiejąc tego mema, na pewno nie czułaby się urażona. Myślę, że napisze, żeby się uśmiechnęła, bo Order Uśmiechu dostała. Proszę nie ujmować humoru tak wielkiej osobie. BUM! Peti od PG proszę tutaj wstawić, zaorane. Ej, Bekę se ciśnij, ale nie z Ireny Sendlerowej. Dokładnie. Gdyby nie ona, otara posta mogłoby nie być. XDDDD. Nie widzę jakiegoś podobieństwa. Dawid, jak to nie widzisz? Oczywiście, że widać ogromne. O, mon dieu. Zeus, połowa mitologicznych postaci. O nie, jak strasznie źle. Christian, tu mi daj jeszcze. Okulary, wynaleziono w XIV wieku. Ludzie przed XIV wiekiem. No nie, po prostu mało widzieli wtedy pewnie, tak mi się wydaje. O, przyszedł pogromca uśmiechów dzieci. Hashtag skillsy, wiersz mojego autorstwa napisany w szkole na świetlicy. Przypisałem go na komputer, charakter pisma pozostawia wiele do życzenia, przywodzi na myśl hieroglify. Jak trzask łamanych kości na polu bitwy, tak brzmiało moje serce roztrzaskiwane na strzępy. Tak ulotne jak dym z papierosa, tak ulotne są słowa mych wierszy. Jak sarna, co przed łowcą chce się uratować, tak ja przed problemami staram się chować. Jak farba, co od sufitu smętnie odpada, tak słona łza z mojego lica spada. A myślałem, że to wiersz biały na początku, ale widzę, że teraz są rymy. Ja mam dużą awersję osobiście do rymów czasownikowych i przymiotnikowych, takich bardzo prostych, ale to jak pisałem teksty kawałków, to się po prostu oduczyłem. Znaczy, co to jest, jeżeli mamy uratować, schować, to są rzeczy takie, które bardzo łatwo zarymować. Właśnie, yo, nie? Że możesz sobie nawijać, że siema, siema, poszedłem tutaj ugotować, a potem ten ziomek może się schować, bo ja muszę przygotować to, żeby później dziewczynę uratować, bo ona jak będzie tutaj rapować, to będzie dużo rymować. To ować cały czas jest bardzo proste do robienia i po prostu brzmi źle, jeżeli mamy tego świadomość. Analogicznie, jeżeli mamy tę samą końcówkę, to znaczy tutaj smętnie opada z mojego lica, spada, on się pod ziemię zapada, później na bank napada i ziomek następnie wie, że czeka nas zagłada. Zagłada jest akurat lepiej, bo rzeczownikowy, elo, yo, nie? To tak jakbyś rymował, że wiesz, że zostawiły, a potem się porobiły, potem one go zabiły, potem się upiły. To tak samo masz bardzo prosto, dużą gamę rzeczy. Wyłania, łania jest fajnym rymem. Jak słońce co za chmur się wyłania, tak ja czekam, aż między szare dni wskoczy pomyślności łania. To jest fajny rym. Miałem jedynkę na Olisie, to się mogę wymądrzać. Nie, ale ogólnie fajna zajawka, bardzo szanuję. Tak jak utknąłem w samotności łapach, zamiast łapach dałbym szponach, to lepiej się rymuje z telefonach. No na pewno szponach z telefonach rymuje się lepiej niż łapach z telefonach, to prawda. Dobry wieczór, moi mili. Moi kochani, oglądając sobie otwarte karty z Ebertem, postanowiłem narysować Tomka, bo 2 lata go nie rysowałem. Ej, czemu mam tę kość taką? Strasznie to wesołe. Bardzo sympatyczne, bardzo dziękuję. Hardtack Skills 29.10. Ja sobie czasem gniję, a wy co czasem robicie? Zuzia, lalka nieduża, mon dieu, bardzo ładne. Wybor, co to jest? Świętowskich świętych, Halloween, nie dziękuję. Pamiętaj, że masz swoje korzenie, użyj głowy, a nie dyni. Dla satanistów jest to najważniejsze święto, tak zwana noc czarnych mszy. Wierzą, że szatan ma wtedy szczególną moc. Papież Franciszek jest przerażony tym, że z roku na rok rośnie liczba opętań wśród dzieci. Ludzie nie wiedzą, że praktykując Halloween czą szatana. Jesteś katolikiem, to udostępni. No tak, zasuwam. Bestia! Oje, jak mi się podobało, jak na fejmie te typiarze weszły. I Najman, bardzo dobry tekściczek. Kolega, śpisz w okularach. Ja nie. Kolega, to jak widzisz sny? Co to za przekmina jakaś w ogóle? Strasznie daleko. Overwatch hajsowników, wszystkie inne Overwatche. Tylko, że ten prawy jest lepszy w smaku, ten żelki oprócz coli. Wyjaśnienie gdzieś jest. Oj, sorry. Chodzi o to, że większość zawsze lubi bardziej różowo-niebieskie żelki. Czerwono-niebieskie są dobre, reszta nie. Dla mnie kwestia gustu. Okej, to miłe chyba. Mam z kategorii miłych. Gimper administracja, ja próbujący wbić 300 w 30. Bardzo dobre. Tutaj taki hashtag skillsy Kamil narysował. I mamy tu jakieś postacie, których nie znam. Ale chyba ładne. Kiedy rodzeństwo mówi, ledwo cię dotknąłem. O nie, to noga wanika. Jeju, jak źle. Uciekamy stąd. Co to jest? Sowieci chcący położyć mapę na Ukrainie. Rozwadowski z odsieczą. Piłsudski cisnący na Kijów. Ukraińcy oblegający mu. Za głęboko historycznie. To nie mam aż takiej wiedzy. Kijów.
nie mam aż takiej wiedzy, ale widzę, że wystarczająco dużo osób zostało rozbawionych, więc to ważne. Psycholog, spokojnie, gimpasznik nie istnieje, nie musisz się bać, że się zje. Gimpasznik. Co to za bzdura w ogóle? Ja, mi się bardzo podoba wersja tego mema z demonicznym bilonem, że nie musisz się bać. Demoniczny bilon nie istnieje. Terapeuta, banaczki nie istnieją. Banaczki. Bardzo dobre. Edyp Jokast. O, jak dobrze. Idealny crossover nie istnieje. A jednak, Bengtson. Joker, świetny film swoją drogą. Jaki dobry. Nikt. Family friendly content. Naprawdę już nie ma z czego robić memu, tylko takie coś. Ja widzę na drugi dzień taką dziewczynę, co drugi dzień taką dziewczynę. Jakoś się tym nie podniecam. A to niedobrze, bo pewnie powinieneś, jeżeli jesteś mężczyzną. Tak myślę. A kto to przyszedł? Pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy. Bardzo lubię tego mema w ogóle, jest świetny. Nikt zupełnie, nikt, Łazarski rejon. O nie, Bonito, ja na Bonia 5 stów postawiłem na Bonito, wiecie? Naprawdę, tak wierzyłem. A nie, sorry, pomyliło mi się, 5 dych. 5 stów na Minimajka, to też przegrałem. Co mam zrobić? Bardzo wierzyłem w Łazarskiego Gladiatora, 30 kilo ponad Boniu schudł. No mega, ja wierzę, że jeszcze kiedyś się uda i firma Śruboże lokująca się na jego brzuchu będzie miała trochę mniej jeszcze miejsca na reklamy, bo Boniu jeszcze schudnie, ale wygra. Hey Dad, who is that? Sit down, son, I will tell you about the legend. 500 komentarzy, ja nie mogę, ale się ludzie kłócą. Kurwi miał się podłożyć do walki, bo Mike jest niepełnosprawny i go wyzywał, więc powinien mieć więcej wygrać, miał swoje przywileje. Ale nikt nie wali w Kurwila, tylko to jest szacun dla Minimajka, że się podjął, bo tak. Jeb Majka? Boże, co to jest za jazda? Sam się prosił, wyzywając go na walkę. Chłopca nie rośnie i tyle sam wyzwał Kurwila na walkę, to już wiedział, że dostanie, tylko nie pomyślałby, że hajs pójdzie na jakieś tam cele. Każdy się nad nim lituje. Boże, w ogóle się nie zgadzam, w sensie jakby skrajności są złe, tak mi się wydaje w tej sytuacji. I tak, jest to przykre, tak Mike wyzwał, tak spróbował, tak przegrał, no i tyle. Ale to jest taka sytuacja, w której Kruszwil, no i tak był przegrany z góry, bo jakby przegrał, no to beka z niego, że przegrał. Jak wygrał, no to i tak nie jest żadne wielkie osiągnięcie. Zgodzili się chłopaki, bo chcieli na jakieś tam cele oddać, to jest fajne. Natomiast z drugiej strony wchodzenie w taką antagonistyczną tutaj postawę, że Jezu, za to ci ludzie chwalą tego Minimajka, to teraz my go wyzywajmy dla kontrastu. Jest strasznie idiotyczne, mam wrażenie. I nie, nie jest okej mieszanie Marka z błotem, bo niby dlaczego, też wszedł do walki na jakichś zasadach. I se wygrał, bo se wygrał, bo lepiej zawalczył, kropka. I miał takie predyspozycje, a nie inne, kropka, a Mike nie dał rady i tyle. Więc no mi się tak wydaje, że generalnie szacunek dla obu panów, bo sobie poszli, wyszli do ringu, zawalczyli i tyle. Małpy razem silne. O nie, te ziomeczki łyse i ten nażelowany menedżer. Oh yeah, baby, oh yeah, mafia pruszkowska. Jaki kraj, taka bestia i jej menedżer. Papież Jan Paweł II udzielał błogosławieństwa jednemu z Polaków podczas pielgrzymki. Co to za jazda? Ale buziaczka ładnego dał w czółko. Hashtag skills, a bardzo ładna dynia akurat, super. Nawet śmieszne. Bestia powinien tak do ringu wyjść. Dziewczyna, która ci się podoba, jej ojciec, jej brat, jej były, fazy, której się podoba, ty. Disunio na Jokera zrobiony, oje. Oh yeah. Kiedy grasz w grę, a stary wyłącza ci prąd. O nie, miałem takiego kolegę, któremu tato tak robił, że mu korki wyrzucał, to było strasznie przykre. U mnie po prostu stawał w drzwiach i robił groźną minę i to było przykre. Albo miałem tak, że miałem tam 23:30 router wyłączał po prostu, bo szedł spać, nie miałem internetu. I na przykład w środku gry w LOLa potrafiło mnie wyrzucić, więc biegałem szybko na negocjacje. Na zasadzie 10 minut dokończymy tylko grę, no i było puszowanie na szybkensie. I się udawało nawet czasami wygrywać. Kiedy symulujesz i mama nie puszcza cię do szkoły, no można się ucieszyć. Dzieci zbierają cukierki na Halloween, ludzie po 40. To śmieszne. Remember him, this is him, now feel older. Bestia. Bestia jest najbardziej memicznym ziomeczkiem. To jest ten menadżer bestii chyba, nie? Ale to jest najbardziej memiczni ludzie świata. Kochanie Kruszwila za to, że wygrał, oddał 100 tysięcy na cele charytatywne, wyraził szacunek dla Minimajka. Zdeptanie Kruszwila za to, że pobił Minimajka w oktagonie i kochanie Minimajka za to, że nie zrobił nic. No to tak jak już mówiliśmy, to tak, na pewno nie jest spoko jechanie Kruszwila, no bo to... No niby dlaczego? Natomiast też ja uważam, że naprawdę dla Minimajka tak należy się respekt, tak podjął jakieś tam wyzwanie i to jest zresztą jedna z podstawowych zasad w ogóle konstruowania filmów i tego, jak ludzie podchodzą do rzeczy, to znaczy nie lubimy bohaterów za to, że im się udaje, tylko lubimy bohaterów za to, że próbują. I nie, nikt go nie chwali za to, że przegrał, tylko chwali go za to, że podjął się i spróbował, bo gdyby wygrał, to byłoby wow. Nie udało mu się, okej, chill the fuck out, spoko. Nikt się nie jara przy Minimajku tym, że przegrał, że mu się nie udało, tylko tym, że podjął walkę i próbował. I to jest chwalebne, to jest fajne i warto na to zwracać uwagę. Ja, stary stawiający się za mną, mama.
Najmana. Boże, jak dobrze. Ile Najman wygrał na Fame MMA teraz, to ja nawet nie. Gołą myślące o latarniach w Warszawie, latarnie w Warszawie, gołą. Jaki dobry mem. Administracja, usuwa posta, bo się nie przyjął. Hejsownik, wstawiam ponownie, bo ktoś usunął. Administracja, listen here you little shit. 100% tak jest. Hejsownicy, ten szablon. To prawda. Ona, nie jestem taka łatwa. Też ona na pierwszej randce. Aż mnie z bagna wyjebał Szrek. Baranek Boży, grzechy świata. A to standardowy taki mem. Gdzie leży Malczyński? Tutaj. Gdzie jest Isamu? Tutaj. Gdzie jest Mini Mike? Tutaj. Bardzo dobrze. Zajrzałem w przyszłość, widziałem 14 milionów walk Kruszwila z Mini Mike'iem. Wielu Kruszwil wygrał? W jednej. O nie! Po co dzieci gwizdają? Po pierwsze Mike wziął pieniądze, sobie zostawił, Kruszwil oddał na cele charytatywne, Mike po fame przyszedł tfu na karła. Nie, no to już nie przesadzajmy, ja będę wyrzucał za coś takiego, no to jest kurwa mowa nienawiści, pisanie czegoś takiego. Poproszę też administratorów. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, pamiętajcie, że to bardzo fajnie, że Kruszwil oddał pieniądze na cel charytatywny, ale to nie oznacza, że nie wiem, czy Mini Mike oddał, czy nie oddał, bo to nie zostało powiedziane. Mi się wydaje, że po prostu oni postanowili, że kasa z walki idzie na cel, ale poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Natomiast to, że Mini Mike wziął je dla siebie, tak miał prawo je wziąć dla siebie, kropka. I to bardzo fajnie, że Kruszwil je oddał i mega szacun dla niego, ale to nie umniejsza Mini Mike'owi, że ich nie oddał, bo nie miał takiego obowiązku, bo przygotowywał się do walki i to była jakaś kasa dla niego. To jest trochę tak, nie idźmy negatywną energią, to znaczy chwalmy ludzi, którzy pomagają, a nie jeb ludzi, którzy nie pomagają, bo nikt nie jest zobligowany do pomagania tak o, tylko róbmy to, żeby to robić, a i pomagajmy sami, chwalmy tych, którzy wspierają, a nie najeżdżajmy na ludzi, którzy, nie wiem, nie wpłacili, bo nie mają takiego obowiązku. Tak mi się wydaje, kiedyś była taka sytuacja, że był jakiś stream charytatywny, youtuberzy tam wpłacali po 5, po 10 koła, przed Rezi wpłacił 1000. I cały czat zawrzał oburzeniem, jak ten Rezi, jak on tylko 1000 mógł wpłacić i zaczęła się jebka w niego. Ja się złapałem za głowę, bo mówię, koleś przyszedł, puścił 1000 zł na jakiś fajny cel i zaczęło się, wiecie, takie porównywanie, takie licytacje, kto dał więcej, a w ogóle to on na pewno ma mnóstwo kasy, a czemu dał tylko 1000? Nie, stop! Ziomek mógł dać 0 zł, przyszedł, dał tysiaka, zajebiście, pomógł komuś, koniec, kropka, koniec dyskusji. Nikogo nie powinno obchodzić, ile on zarabia, ile dali inni, tylko czyn jako czyn powinniśmy oceniać, nie w komparycji. Przyszedł, dał pieniądze, kropka. Nic więcej nie ma znaczenia. Bo to doprowadza do jakichś takich patologii, że lepiej jest nie pomóc w ogóle, niż pomóc troszkę. To ja uważam, że lepiej jest pomóc troszkę. Rodzice kłócą się 2 godziny później. A to prawda akurat, seks na zgodę, ważna sprawa. Schud 30 kilo, przytyła 20 kilo. Każdy się go boi, ostraszy ludzi swoim wyglądem. Może przegrał, w sercach całej Polski jest wygranym. Każdy ma z nim bekę, o nie. Najgorzej, wygląda groźnie, mosta jak kart. Każdy go kocha, nikt jej nie lubi. Nie wiem, czy jestem fanem takiej komparycji, ale to znaczy szacunek dla Bonito, że schudł 35 kilo. Analogicznie, to nie ma znaczenia, że on przegrał, to znaczy on wygrał sam ze sobą, nie? I to, że schudł ponad 30 kilo do walki, to jest wow. Kiedy uda się wam uciec z ZOO przed 18? Ale to jest dobre, to jest bardzo dobra scena z Toma i Jerego swoją drogą. Gimby nie znają. Przegrał, ale wygrał w naszych sercach. Jezus Maria, 28 tysięcy reakcji, 2000 komentarzy. Bla 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 bla. Niebo przegrał. Nie. On to zrobił tylko i wyłącznie dla kasy i hype'u. Nie miał szans. Wszystkie pieniądze poszły na cele charytatywne, lepiej się nie odzywaj. Bzdura. O tych z kontraktu nie było mowy. Przestańcie się nad nim użalać. W moim przegrał. Szkoda chłopa. Bohater narodowy. Tak. Nie, otóż nie. Przegrał walkę, wygrał nasze serca. Team Kruszwil, Team Mini Mike. O nie, czy to Rockens? Ale dobry mem. Kiedy płaczą dziewczyny, kiedy płaczą chłopcy, kiedy płaczą wszyscy. Tak, bo nie to bidny. Mamo, mogę Jokera? Nie, mamy Jokera w domu. Joker w domu. Disunio. Kiedy widzisz, jak dziewczyna używa wsadu zamiast strzałek. To ważne. Na zdjęciu widzimy oka z bociana białego, przygotowującego się do odlotu na zimową emigrację. Kiedy przyjdzie przelew z reklam? Stonks. O nie. Kiedy wstawisz mema i się nie przyjął, a po godzinie ktoś innego wrzuca i ma 330. Tak się zdarza. Trzymaj, zapomniałeś. O, nowy overek. Och, 2 minuty reklam, 5 minut oglądania Minecrafta, ale przecież 7 minut przeglądania memów to całkiem sporo, prawda? O nie! Piesełku, nie bądź smutny, będzie więcej memów w tym odcinku. Albo nie, kończymy tego Overwatcha w tym momencie. Chociaż tak chyba był dłuższy niż ostatnie, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i trzymajcie się ciepło! Nie, jeszcze nie. Grajcie w World of Tanks. A teraz trzymajcie się ciepło. Cześć!